Witam Was po raz kolejny na plaży. Bardzo ładna pogoda, wieczór, niedziela. No i zobaczymy, co dzisiaj znajdziemy. Chciałbym polecić Wam kanały Tristan Historic Hunter, Przygody Starskiego i Leśnik Poszukiwacz. Odwiedźcie te kanały, naprawdę warto. No i zabieramy się do szukania, zobaczymy się przy pierwszym dołku. Mamy pierwszy sygnał, ID 38. I kapselek. Sygnał ledwie co słyszalny. Mamy taką zwiniętą kuleczkę aluminiową. Lecimy dalej. Niecały metr od tamtej kulki aluminiowej. Kolejny sygnał. Strasznie przerywający, kopnięty. Bardzo mały kawałek prętu. Ładny sygnał, dosyć płytki. Stały ID. Sprawdzamy. Jest monetka, ale totalny wycieruch. Jest totalnie wytarta z obydwu stron. Spróbuję ją wyczyścić na podsumowanie, ale wątpię, żeby cokolwiek można było z niej odczytać. Jest bardzo cieniutka, ale nic na niej widać, w sumie nic. Potężny sygnał. Mamy taką stopę metalową. Lecimy dalej. Ładny, niski sygnał 28. Dosyć wyraźny. Jakiś kawałek czegoś. Ma taką fajną patynkę. Ale myślę, że to nie będzie nic ciekawego. No nic, widzimy się przy następnym dołku. Kopnięty. Co to będzie? Dosyć ciekawy wyglądający element. Troszeczkę jak od jakiejś biżuterii. Ale naprawdę nie mam pojęcia, co to jest. Oczywiście zobaczymy to na podsumowaniu. Dobra, lecimy dalej, żeby nie marnować czasu. Kolejny sygnał. Gdzieś tutaj. Chyba go zgubiłem. Trzeba zobaczyć jeszcze wykrywaczem. Gdzieś tu. Aż się połamał w rękach. Ale wygląda to na jakiś guzik. Wiem, że znowu widać. Tak, jest to guzik, bo ma tutaj cztery dziurki. Niestety rozłamał się w rękach. No nic, lecimy dalej. Mamy sygnał, który wygląda na monetkę. Jest monetka. Niestety jest za ciemno, żeby cokolwiek zobaczyć. Na moje oko wygląda to na teraźniejsze 10p. Ale zobaczymy na podsumowaniu. Kopnięte. Coś dużego. Kapselek.
czterech kopnięty na żywo. Lecimy dalej. Kolejny sygnał. Kopnięty. Jest to monetka. Oczywiście nie zobaczycie, co to jest. Ja też nie zobaczę. Więc, ale jest zajechana. Wygląda jak teraźniejsze 1 pi. Oczywiście zobaczymy to na podsumowaniu. Kopniętej mamy coś dużego. To jest to. Kawał żelastwa. Ale weźmy na podsumowanie. Chyba będzie czas kończyć. Fajnie się szuka, ale no niestety jutro do pracy trzeba wstać, więc powolutku zbliżamy się do wyjścia. O, jeszcze mamy sygnał. Na podsumowaniu, żeby nie marnować czasu, przejdźmy od razu do znajdek. Tutaj mamy śmieci z plaży. Wziąłem je, żeby wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy monetki teraźniejsze. Są to monety 1 pi, 2 pi, 10 pi i 1 funt. I z takich ciekawszych rzeczy mamy tutaj srebrną monetkę. Niestety jest tak wytarta, że nie da rady odczytać, co to była za monetka. Tutaj mamy guzik z czasów wiktoriańskich i tutaj niestety nie zidentyfikowałem jeszcze, co to jest, więc jeżeli ktoś by miał jakikolwiek pomysł, proszę podzielić się tym w komentarzach. Ja przypuszczam, że może to być część od jakiegoś zegarka, zawieszka albo coś w tym rodzaju, ale no niestety nie jestem pewny. I to by było już wszystko w tym odcinku, dzięki wielkie za oglądanie i komentowanie i widzimy już się za 2 tygodnie, cześć!